największą obawą albo największą presją jest presja własna. Bo my często jesteśmy dla siebie największym katem. To my siebie tak jakby rozliczamy z tego, co nam wyszło, albo z tego, co nam przede wszystkim nie wyszło. Wychodząc na mecz, mamy presję własną, presję trenera, presję kolegów z drużyny. Okej. Mam informację, że jesteśmy na żywo. Poczekamy, zaraz niech ktoś się do nas dołączy. Da nam jakąś tutaj wskazówkę, czy nas widać, czy nas słychać. Ja na razie widzę dobrze wszystko, więc mam nadzieję, że pozostali też tak będą widzieli jak ja. Dokładnie. Witamy, witamy. Zaczekamy, aż ludzie do nas dołączą. O, dzień dobry Basiu, dzień dobry, witaj. Mamy już pierwszego tutaj, pierwszą obserwatorkę, pierwszego gościa, bardzo, bardzo nam miło. Basiu, jeżeli mogłabyś nam napisać tylko, czy nas widać, czy słychać. O, witam, dzień dobry Pani Justyno, słychać, super. Rafał, jeżeli mogę Cię poprosić, żebyś też coś powiedział, żebyśmy też zobaczyli, czy widać, czy słychać. To ja też zapytam, czy nas widać, czy nas słychać. I taką odpowiedź też bym chciał usłyszeć. Jest okej. Okay. No dobra, super. To bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że nas widać, że słychać. Nie przeciągając, bardzo serdecznie witam Ciebie, Rafale, witam naszych tutaj słuchaczy i oglądaczy. Moim gościem dzisiaj jest Rafał Pajnowski. Raz, że były piłkarz, obecnie i trener mentalny, i sędzia, i trener analityk, z ogromnym tutaj bagażem doświadczeń, jeśli chodzi o piłkę nożną, co pewnie zresztą sam zaraz też dopowie. Rafale, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i oddaję chwilę, no, trochę głosu Tobie, bo pewnie też chcesz się przywitać. Witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają, są na żywo, którzy będą później oglądać to, co za chwilę powiemy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o treningu mentalnym. Ja jestem aktualnie trenerem reprezentacji Polski do lat 17. Pełnię tam oficjalnie funkcję analityka, ale udało mi się wprowadzić też trening mentalny do tej reprezentacji, z czego jestem i dumny, i dziękuję osobom, które wyraziły na to zgodę, bo na pewno też czerpią z tego satysfakcję. Jestem w tym momencie również nauczycielem WF-u. Oczywiście dla mnie ważniejsza jest w tym momencie praca trenera mentalnego, bo ją także przekładam na to, co robię w szkole. Dzieciaki mogą uzyskać ode mnie informacje, które są niezmiernie ważne dla ich rozwoju, nie tylko sportowego, ale życiowego. To są najważniejsze rzeczy, które bym chciał powiedzieć, bo wszystko, co będziemy mówić, to wyjdzie w trakcie. Coś przez moment było właśnie, jak wypowiadałeś się, trochę ciszej u mnie słychać. Nie wiem, czy to jest kwestia może ustawienia mikrofonu u Ciebie? Czy gdzieś coś się pochyliło? Nie? Nie wiem, trudno mi stwierdzić. Bo teraz słyszę dobrze znowu, bo przez moment był taki ten, ale to mam nadzieję, że to chwilowe. Okej, okay, no dobra, Rafał, słuchaj, ja mam no pierwsze pytanie chyba takie otwierające, no bo tu piłka, piłkarz, wiadomo, cała kariera, sędzia potem trener i raptem trener mentalny, więc jakbyś mógł powiedzieć tak naprawdę tą swoją drogę, tak, jak to się stało, albo co się wydarzyło, że gdzieś ten trening mentalny pojawił się na Twojej drodze, zobaczyłeś wartość tego treningu mentalnego, przekazujesz tą wartość dalej, więc jakby no jestem ciekawa tej drogi. Mm-hmm. To tak zacznę od tego w ogóle, jak doszło do momentu, że piłka stała się moją pasją, bo od 30 ponad lat jestem związany z piłką. Początek tej drogi to było spotkanie, gdzie szedłem z tatusiem na spacer, tatuś podszedł do jakiegoś swojego znajomego, z którym chciał porozmawiać, i chciał mnie się na chwilę pozbyć, więc powiedział, to idź sobie tam pobiegaj z chłopakami. No, a że oni grali w piłkę, to ja pierwszy raz miałem kontakt z tą piłką, spodobało mi się niezmiernie. Później tatuś miał problem, żeby mnie stamtąd zabrać, więc był moment, od którego ta piłka wypełnia cały czas moje życie. W szkole oczywiście piłka nożna na WF-ie, zawsze byłem kapitanem, zawsze byłem wybierany na kapitana, nawet gdy nie chciałem. Później trafiłem do klubu piłkarskiego w moim mieście, w którym się urodziłem, czyli Biała Podlaska. Były tylko dwa kluby.
nie było tam drużyn dziecięcych typowo, więc musiałem czekać aż do 15 roku życia, żeby zacząć grać w piłkę. Tak bym powiedział. No to też trochę późno, nie? Jak na piłkarze, tak, wydaje tak. się. Biorąc pod uwagę, jak teraz dzieciaki zaczynają, już nawet w wieku niektóre 4 lat, a ja w wieku 15 lat, więc ogromna przepaść. I już jak trafiłem do drużyny, bardzo szybko wybrano mnie znowu kapitanem. Cieszyłem się w ogóle z gry. Trafiłem na fajnego trenera i tu muszę podkreślić, że rola trenera jest bardzo ważna w naszym rozwoju i w tym mentalu, który sobie budujemy. Nawet jak trener jest mało świadomy tego, że mental jest ważny, ale ma odpowiednie podejście, to też może doprowadzić, że jego podopieczni osiągną sukces w piłce nożnej, w ogóle w sporcie, jeżeli mówimy tak globalnie. No właśnie to jest... Przepraszam, no. Jeszcze chciałeś coś dodać. Tak, dokończę, że tutaj cieszę się, że trafiłem na tego trenera. Ten trener szybko wprowadził mnie do drużyny seniorów. Mieliśmy możliwość awansowania do aktualnej trzeciej ligi, więc to już taki poziom, bym powiedział, znaczący. Niestety zajęliśmy drugie miejsce, bo przegraliśmy z liderem. Trener odszedł, przyszedł nowy i już u tego drugiego trenera nie grało mi się dobrze. Już miałem mecze dobre, które przeplatałem słabszymi. Dużo miałem wewnętrznego takiego, bym powiedział, walki, czy grać dalej, czy nie grać dalej, ale wszystko się, że tak powiem, samo z siebie poukładało, bo mój klub się rozpadł, trafiłem na AWF, w tym czasie zrobiłem kurs sędziego piłki nożnej, dlatego zostałem sędzią piłki nożnej przez 10 lat. Sprawiało mi to ogromną przyjemność, bo dotarłem do pierwszej ligi jako sędzia techniczny. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co robi sędzia techniczny w piłce nożnej, ale to jest człowiek, który powinien być takim właśnie trenerem mentalnym, bo musi tak jakby uspokajać, musi tonować zachowania trenerów na ławce, gdzie te emocje są naprawdę na takim poziomie, więc one są bardzo wysoko. Najlepsze mecze, w których uczestniczyłem, to tam, gdzie właśnie ci trenerzy, topowi trenerzy, tacy jak Tarasiewicz, Szatałow, czyli najbardziej tacy ekspresyjni w zachowaniach, udało mi się ich ujarzmić, więc zawsze czerpałem z tego przyjemność, że trenerzy do mnie przychodzili, na koniec dziękowali mi, że wszystko było ok. Że trzymałeś ich w ryzach. Że to była taka czutka, to co trener mentalny teraz oficjalnie świadomy robi, to ja już miałem jakieś tam zalążki tego i to mnie bardzo cieszyło, że umiem z takiej sytuacji jakoś tam wyjść pozytywnie. Skończyłem sędziowanie, ponieważ nie mogłem awansować wyżej, wszedł limit wiekowy, a jak nie mogę się rozwijać, to zmieniam swój cel, zmieniam swoją drogę. Trafiłem jako trener później, byłem na początku z dzieciakami w drużynie Warsowi, tam gdzie swoją drogę rozpoczynał Robert Lewandowski. Z tą drużyną zdobyłem klubowego mistrza Polski. I też przypominam sobie taką fajną historię w tym temacie, jak graliśmy jakiś mały turniej, w którym doszliśmy do finału i w finale graliśmy karne. Tam są tylko 3 karne, bo dzieciaki nie grają 5 karnych. W tym momencie zawodnik z przeciwnej drużyny strzela karnego, mój zawodnik nie strzela karnego i zobaczyłem, jak się do mnie obrócił, zobaczyłem u niego łzy w oczach. I to było coś takiego dla mnie, że jak podszedł, nie byłem trenerem mentalnym, podszedł do mnie i powiedział: trenerze, przepraszam. Ja mówię, nie ma za co przepraszać. Oni też mogą nie strzelić, więc gramy do samego końca. I tak się stało, że oni nie strzelili 2 karnych, my strzeliliśmy następne 2 karne i przeszliśmy dalej, więc czułem taką ogromną satysfakcję z tego, nie z tego, że wygrywamy, tylko z tego, że mogę być wsparciem dla tych, którzy w tym momencie przegrywają, a nie do końca, bo akurat pomimo, że przegrywaliśmy, wygraliśmy ten mecz. No właśnie, powiedz mi, muszę ci przerwać, kurczę, bo mam tutaj tyle pytań dla ciebie przygotowanych, a my tu, wiesz, oboje jesteśmy gadułami, wiem. Ale powiedz mi, bo też jakby właśnie jako były piłkarz, więc będziesz to wiedział najlepiej, z czym właśnie, z jakimi obawami, bo część już tutaj jakby rozwinąłeś właśnie o tym, z czym mierzy się najbardziej, jeśli chodzi właśnie o, oczywiście tutaj o mental, o głowę, mierzą się piłkarze na boisku. No bo wiadomo, oczywiście każdy chce być najlepszym piłkarzem, strzelać karne, tak? Nie wiem, być dobrym obrońcą i tak dalej, żeby no, drużyna wygrywała. Ale jakby z czym oni indywidualnie też się mierzą? Jakie mają obawy? Nie wiem, z kim się porównują? No bo wiadomo, że jakby jesteśmy jako drużyna, ale też jest nas
wychodzi jedenastka indywidualności, prawda? Mm-hmm. I każdy tutaj ma jakieś na pewno obawy, jakieś swoje. Są właśnie różne obawy. Jest największą obawą albo największą presją jest presja własna. Bo my często jesteśmy dla siebie największym katem. To my siebie tak jakby rozliczamy z tego, co nam wyszło, albo z tego, co nam przede wszystkim nie wyszło. Wychodząc na mecz, mamy presję własną, presję trenera, presję kolegów z drużyny, która może w ogóle ta drużyna nam coś złego powiedzieć. Nam się tak wydaje, że jeżeli coś źle zrobimy, to każdy nas będzie za to krytykował. Jeżeli jest drużyna optymalna, taka, która jest dobrze prowadzona, nikt nie jest w stanie ci nic powiedzieć. Drużyna powinna cię wspierać, więc uważam, że to są rzeczy, które nigdy nie będą miały miejsca. Kolejna rzecz, presja kibiców, presja rodziców i to jest też bardzo duża presja. Tak, o tym na pewno też dzisiaj porozmawiamy. W ogóle jest właśnie ten negatywny dialog wewnętrzny jest naszym najgorszym, można to powiedzieć, katem, który blokuje nas, w ogóle nasze myślenie, które wychodzę na mecz i mówię sobie, żebym niczego nie popsuł, albo jeżeli jestem pozytywny, żebym dzisiaj zagrał najlepszy mecz w swoim życiu. A 80, nawet bym powiedział 90% zawodników myśli tym pierwszym systemem, żebym tylko niczego nie popsuł. No tak, a wiadomo, że jak skupiamy się na tym, no to łatwiej jest nam coś niestety popsuć. Dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że tak, żeby nie przedłużać w tym temacie, to jest głównie to. Nie, spokojnie. A powiedz mi, bo kiedyś pokutowało takie przekonanie, przepraszam, takie przekonanie, że na przykład pójście czy do psychologa, już nawet nie mówię w kontekście tutaj tylko piłki nożnej, aczkolwiek zaraz do niej nawiążemy, czy do psychologa, czy do psychoterapeuty, czy do, powiedzmy, no wtedy nie wiem, może jeszcze kiedyś nie był znany takie pojęcie jak trener mentalny, było czymś wstydliwym, zwłaszcza dla mężczyzny. I powiedz mi właśnie, jestem ciekawa, jak to wygląda w piłce, czy zawodnicy chętnie przychodzą do ciebie, no bo chcąc nie chcąc, no muszą tobie powiedzieć o jakichś swoich problemach, czasami również spoza boiska, no bo jednak życie, jak wiemy, i wpływa na naszą pracę, i na, w ich przypadku, na sport, na ich grę, więc czy piłkarze mają taką otwartość w sobie, czy właśnie dalej pokutuje, że to jest coś wstydliwego, że nie, ja nie mam żadnych problemów? Znaczy muszę ci przyznać rację, że mnóstwo osób, jeżeli usłyszy, że ktoś był u jakiegoś specjalisty od głowy, tak zwanej głowy, to może być takie, można się wyśmiewać z tej osoby, ale jeżeli ta osoba przychodzi i widać po niej, że się zmienia, widać po niej, że jest pewna siebie, to od razu każdy pyta, ale gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? U kogo byłeś? Co zrobiłeś? Jakie ćwiczenia wykonujesz? Bo ja też bym tak chciał jak ty. No i potem byłem u trenera mentalnego, byłem na przykład u Fatimy, byłem u Rafała i on mi pomógł w tym. Teraz wychodzę na boisko, czuję się pewny siebie. Łatwo mi wejść w stan flow, nie myślę w ogóle negatywnie. Nawet jak coś popsuję, patrzę przed siebie. I muszę powiedzieć, że ten trening mentalny to jest już teraźniejszość. W telewizji cały czas w trakcie meczu słyszymy, jego mental jest na dobrym poziomie. Poprawił swój mental i widać, że teraz to jest naprawdę start tego, więc kto miałby się zastanawiać, czy to warto skorzystać, czy to jest wstydliwe? Warto i jeszcze raz warto, bo od tego się wszystko zaczyna. Dokładnie. I też potwierdzam, nie jest to absolutnie wstydliwe i też fajne to, co powiedziałeś. Ja pamiętam, mi się to zawsze kojarzyło z boksem. Ja lubiłam zawsze oglądać walki bokserskie i mam wrażenie, że ten trening mentalny w ogóle pierwszy się pojawiał właśnie tam, że bardzo często padło takie hasło, że w boksie nie wygrywamy na pięści, wbrew pozorom, a właśnie wygrywamy głową. Czyli to, jaką mamy koncentrację, jaką mamy odporność mentalną, to jakby sprawia, że albo wygrywamy, albo przegrywaliśmy w boksie. W tej chwili jakby coraz więcej rzeczywiście i sportowców, i takich no znanych nazwisk, prawda, mówi jednak o tym, o tej wartości treningu mentalnego, co no, nie ukrywam, jakby no, też jakby nas raduje jako trenerów, że rzeczywiście coraz więcej ludzi dostrzega tą szansę i ma to realne przełożenie też na ich wyniki.
Dokładnie. Pamiętam, że po pierwszej sesji z moim młodym podopiecznym, jak on przyszedł i mówi: Jezu, pani Fatimo, mówimy, graliśmy mecz i graliśmy w ogóle z drużyną, która jest tam od nas, z którą zawsze przegrywaliśmy. I ja w ogóle asystowałem w 2 golach i to było takie super. I ja wszystko pamiętam to, co pani mi mówiła. I on mówił to z takim podekscytowaniem, z taką radością, że znaczy mi cudownie było słychać, że rzeczywiście dostrzega jakby tą wartość, która z tego treningu, tak naprawdę z jednego spotkania wtedy, jaka płynęła. Więc no, wiadomo, naszym życzeniem jest, żeby jak najwięcej osób również, do nich również dotarła ta wiadomość i żeby też czerpali tą korzyść. Aczkolwiek no różnie jeszcze bywa, prawda? Jeszcze gdzieś tam pokutuje właśnie raz, że to trochę wstydliwość, czasami są inne bariery, więc no ale miejmy nadzieję, że będzie to szło w dobrą stronę. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo tak jak mówiłeś, no ty zaczynałeś w wieku 15 lat, więc jak na sportowca, powiedzmy patrząc dzisiaj, no to powiedzmy w połowie drogi już prawie, że, no bo piłkarz zazwyczaj kiedy? 30, chociaż teraz już też się ten czas wydłużył, jeśli przechodzi na emeryturę. No 30-35, tak zazwyczaj było. Tak, myślę, bramkarze akurat mają troszkę dłuższy ten... Bramkarze mają trochę tak. Mhm. A powiedz mi, czy twoim zdaniem jest taki, jest jakaś granica wieku, właśnie od której należałoby zacząć pracę z trenerem mentalnym? Znaczy dla mnie ogólnie, jeżeli dziecko przychodzi już na swój pierwszy trening, to już świadomy trener robi z nim trening mentalny, bo każdy przekaz ma być dla niego właśnie tym mentalem pozytywnym. Więc nie uważam, że jest jakiś limit wiekowy, od którego powinno się zaczynać i na którym powinno się kończyć. Całe życie się rozwijamy i to jest fajne. I czym wcześniej zaczniemy, tym dalej możemy dzięki temu zajść. Dokładnie. Też tak uważam, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I rzeczywiście też cieszę się, że jest coraz więcej tak naprawdę raz, że świadomych trenerów i sportowych, ale też świadomych rodziców, tak, którzy naprawdę z dużą odpowiedzialnością podchodzą i do rodzicielstwa, i do właśnie treningów swoich dzieci. Ja nie ukrywam, że też dla mnie jednym z powodów podjęcia Akademii Trenerów Mentalnych było to, że sama jestem mamą. Więc jakby z jednej strony patrzyłam, okej, jest to dla mnie jakiś zawód przyszłości, a z drugiej strony wiem też, że to pomoże mi w byciu jeszcze lepszą mamą, w lepszym kontakcie, w lepszej komunikacji z moim dzieckiem, tak? Mimo że jakby no nie powinniśmy pracować z rodziną, i jak to zawsze mówią, no z rodziną nie i ze znajomymi, ponieważ jest rzeczywiście ta więź emocjonalna, którą czasem ciężko jest zostawić gdzieś z boku, to mimo wszystko widzę naprawdę ogromną wartość, jaką mi właśnie ten trening mentalny, Akademia Trenerów dała w kontakcie z moim dzieckiem. I tutaj też jakby nawiążę, ponieważ wcześniej też w naszej rozmowie wspominaliśmy o 4 filarach, to znaczy ty wspomniałeś o 4 filarach piłki nożnej, więc poprosiłabym cię, żebyś, jeżeli możesz, żebyś rozwinął też to przed naszymi słuchaczami. Czym są te 4 filary w piłce nożnej i czy jest któryś najważniejszy, czy one wszystkie są na równi, jak to wygląda? Bardzo fajnie, że poruszamy ten temat, bo tak jakby to jest podstawa piłki nożnej. 4 filary, czyli technika, to dzieciaki uczą się na początku techniki, potem mamy taktykę i motorykę. Motoryka też przez całe życie oczywiście, bo to zanim nawet dziecko trafi do piłki nożnej, to już motorycznie się samo rozwija. Nawet na WF-ach, nawet na zajęciach, nie wiem, z gimnastyki korekcyjnej, nawet na jakiejś akrobatyce. To jest fajnie, że dzieci też mogą z tego korzystać, żeby ten piłkarz już młody był piłkarzem kompletnie rozwiniętym. No i to, co teraz się pojawia, czyli ten mental, czyli technika, taktyka, motoryka i mental. I taki, chciałbym taką krótką historyjkę albo porównanie dać, na przykład porównanie do stołu. Stół ma 4 nogi, tak jak 4 filary w piłce nożnej i jak jedna noga będzie za krótka bądź coś z nią będzie nie tak, to wszystko, co jest na stole, się z niego sypie, spadnie. Więc tak samo można porównać do samochodu. Samochód ma 4 koła i niech tylko z jednym będzie coś nie tak, nie wiem, będzie zablokowane, samochód nie pojedzie. 3 są ok, 4 zablokowane i to jedno blokuje nas przed sukcesem. Czyli niech ten mental będzie na słabym poziomie,
i będziemy rozwinięci. Technika, taktyka, motoryka, wszystko okej, ale wchodzimy na mecz, głowa nas blokuje, nie możemy nic zrobić, myślimy cały czas wstecz, że coś popsułem i niestety nie ma wyników. Więc jak się skupimy na tym, żeby wszystkie te elementy rozwijać optymalnie, będziemy naprawdę osiągać sukcesy, będziemy topowymi sportowcami, zawodnikami, piłkarzami i to jest bardzo ważne. Zresztą mogę tu porównać jeszcze na mistrzostwach świata, Europy, tam gdzie grają te najlepsze drużyny, to są właśnie piłkarze kompletni, ale przegrywają. Dlaczego? Dlaczego przegrywają? Na przykład finały mistrzostw świata kończą się karnymi. No i jedna drużyna musi przegrać. Dlatego przegrywa, że któryś z zawodników, u niego ten mental jest troszkę na niższym poziomie. Podchodzi, nie trafia w bramkę. To nie jest wina techniki, taktyki, ani motoryki, tylko podejścia do tej sytuacji, czyli głowa. I tu musimy zainwestować w siebie, żeby odnieść sukces później. Ja jestem tego zdania, że jakbym mógł wcześniej zacząć, nie 4, nie 5, nie 6 lat temu ten trening mentalny, a 30 lat temu, no to bym był pod mega wrażeniem, że mogę to robić. Więc każdego namawiam, to nie to, że jak chcesz to zrób, namawiam po prostu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No właśnie, patrząc z perspektywy czasu, czy jest coś, co jakieś zagadnienia treningu mentalnego, które na przykład stosowałeś, jeszcze powiedzmy nawet jakby w przeszłości stosowałeś, nie wiedząc tak naprawdę, że są to elementy treningu mentalnego. Czy w jakiś sposób właśnie pracowałeś sam nad tą głową, będąc piłkarzem? Trudno mi... Tylko właśnie trenerzy. Trudno mi powiedzieć, czy ja to wypracowałem, czy to było jakieś odgórnie narzucone przez jakiegoś trenera, nauczyciela bądź osobę. Miałem zawsze coś takiego, że dawałem sobie prawo do porażki. Zresztą dużo osób chyba to robi też nieświadomie, nie tylko ja, ale większość ludzi. Ale dużo też nie daje sobie. Ale niektórzy o tym nie wiedzą, bo dziecko, które się uczy chodzić, upada, idzie dalej, więc pomimo, że poniosło porażkę, wstaje, idzie. Tak samo jak jeździliśmy, nie wiem, na rowerze, uczyliśmy się jeździć na rowerze, to nie jest tak, że wsiadam i jadę, tylko siadam, tu upadnę, tam coś muszę się odepchnąć i tak dalej, jadę dalej, cały czas odpycham się, jadę dalej i w pewnym momencie jest wow, pojechałem. To znaczy dawałem sobie prawo do tego, że mi nie wychodziło, ale w końcu mi wyszło. Kolejny element to jest ta determinacja, to jest fokus na celu, że jak sobie założyłem, że na przykład, nie wiem, czy kopię w poprzeczkę, muszę 10 razy trafić i dopiero idę do domu, bo jeżeli nie trafię, będę tyle razy kopał, aż trafię. Ten cel oczywiście musiał być realny do wykonania, bo to nie jest coś takiego, że sobie założyłem, że stanę na głowie, pomimo że nic nie potrafię i dopóki tego nie zrobię, to nie pójdę do domu. Nie, ten cel musi być realny, to musi być zadanie, które potrafię zrobić, tylko sobie wielokrotność tego zadania narzucam, tak żeby ten cel był dla mnie ambitny, realny do wykonania, terminowy, więc wiem, że w 30 minut jestem w stanie to zrobić, jeżeli to będzie 45, jeżeli będzie to 45, też to będę robił. Tak jak też grając, nie wiem, na WF-ach, na treningach, zakładałem sobie, muszę wygrać ten mecz. Nawet jak strzelali mi bramkę, stawiałem piłkę na środek, grałem, bo chciałem wygrać ten mecz. Chciałem być osobą, nawet jeżeli miałem przegrać, chciałem strzelić bramkę. Taki nawyk zwyciężania, nawyk, że ja strzelę tą bramkę, moja drużyna za chwilę podniesie się z kolan, ja ich będę motywował i to jest kolejna rzecz. Dużo osób to ma, dużo osób ma to nieświadomie. Trening mentalny też polega na tym, że my jako trenerzy mentalni odkrywamy to, co w naszych podopiecznych, w naszych klientach, w tych sportowcach jest, tylko oni tego nie zauważają, a każdy z nas to ma. Też właśnie nawiążę tutaj do twojej wypowiedzi. Bardzo często podczas meczów piłkarskich słyszymy takie komunikaty. Najpierw było to od trenerów, często to się słyszało, teraz bardzo też często słychać to z trybun. Gramy do końca, prawda? Czyli właśnie nie poddajemy się, ciśniemy, bo zawsze ten los, jakby ten wynik jeszcze można odmienić. Jest taki mecz fajny, piłkarze, tacy jak i piłkarze. Osoby związane ze sportem, z piłką nożną pamiętają mecz, gdzie Bayern Monachium w finale Ligi Mistrzów grał z Manchesterem United. Do 90 minuty Bayern wygrywał 1-0 i w 93 mecz się skończył 1-2. Manchester United wygrał finał. Więc gramy. Można, dlatego gramy do końca. Okej.
Co bym Cię chciała jeszcze zapytać? Wiesz co, bardzo często wydaje mi się, że jakby kierujemy się do specjalisty, czy do trenera mentalnego, czy psychologa, czy psychoterapeuty, w momencie, kiedy mamy problem, tak? Kiedy coś się pojawia, jakby właśnie z czym sobie nie radzimy, a czy nie lepiej byłoby, i myślę, że tutaj też mi przyznasz rację, że jednak profilaktyka. Właśnie wychodźmy z tego, z tej tendencji, że to jest coś wstydliwego, że to jest coś złego, albo że idziemy tam w momencie, kiedy jest problem, tylko przygotowujmy się do tego odpowiednio, żeby w momencie, kiedy ten problem nadejdzie, mieć tą silną głowę i móc szybko, skutecznie zaradzić. Bo to, co obserwuję często wśród ludzi, znajomych, klientów, to jest to, że pojawia się problem i skupiamy się, o Jezu, ten problem, o Jezu, co ja teraz zrobię, bo to się stało, nie, to ja już, tu już nic nie osiągnę, tu już w ogóle praca, wszystko będzie leżało. Zamiast tak naprawdę szukać rozwiązania, bo to jest tak naprawdę odpowiedź, tak? Szukać rozwiązania, więc jak ty do tego podchodzisz? Czy właśnie profilaktyka, czy rozwiązywanie problemów już w momencie, kiedy mleko się rozleje? Znaczy, myślę, że bardzo dobrze odpowiedziałaś na swoje pytanie, ale też wrócę do tego. To tak jest jak z naszym zdrowiem. Lepiej iść do dentysty profilaktycznie, żeby zobaczył, czy tam wszystko jest ok. Jeżeli jest ok, to zapraszam za 6 miesięcy. To jest ważniejsze niż potem, żeby nas bolało, czyli pojawia się już problem, pojawia się ból, pojawia się zniechęcenie, więc lepiej jest zapobiegać niż naprawiać. To jest zdecydowanie ważniejsze. I nawet jeżeli z nami jest, że tak powiem, nic się nie dzieje, fajnie jest pójść, zapytać. Ja sam muszę przyznać wam, że też korzystam z trenera mentalnego. W tym tygodniu miałem sesję, bo to jest dla mnie bardziej, chodzi o mój rozwój, a nie, że tak powiem, naprawianie tego, co się stało. Nie chodzi, żeby mleko się wylało i my musimy pozmywać, tylko trzeba nie doprowadzić do tego, żeby w ogóle taka sytuacja miała miejsce. Czyli wyjdę na mecz, ważny mecz, nie strzelę karnego i potem, kurde, dlaczego ja nie strzeliłem tego karnego i będzie, dlaczego będę cały czas rozpamiętywał to, a można było tydzień przed meczem pójść do trenera mentalnego, trener zadbałby o naszą głowę, o nasze flow, o nasze luźne podejście, o nasz wewnętrzny spokój i wszystko by było ok. Dokładnie. Poruszałeś dzisiaj też temat igrzysk, mistrzostw dużych i tak dalej. Ostatnio podczas igrzysk olimpijskich widzieliśmy takie obrazki, się pojawiały w telewizji, jak na przykład jakiś zawodnik siedzi i robi na drutach. I oczywiście ktoś, kto jakby nie wie do końca, o co chodzi, no to siedzieli, się śmiali, ty patrz, on siedzi na drutach, robi, po co, nie? Szalik tam se pewnie zgubię. Nie wiedząc, że tak naprawdę jest to jeden z elementów też, bądź jedno z ćwiczeń właśnie treningu mentalnego, tak? Bo w ten sposób ćwiczy się tą koncentrację, to skupienie na tu i teraz. I na przykład patrząc na piłkę nożną, ta koncentracja jest potrzebna właśnie na przykład w rzutach karnych, tak? Dokładnie, to jest bardzo ważne. A czy masz jeszcze na przykład jakieś przykłady, nie wiem, czy mógłbyś teraz podać jakiś przykład, który ty stosujesz, jakiegoś ćwiczenia na koncentrację dla piłkarzy? No uważam, że najprostszym i najbardziej dostępnym ćwiczeniem to jest skupianie się na swoim oddechu, bo tu w tym momencie skupiamy się na tym, co robimy, gdzie jesteśmy. Oddech zawsze uspokaja, więc mówicie, weź głęboki oddech. Ja na przykład słyszałem to wielokrotnie, nie wiedząc po co. Jak byłem mały, oddychaj, tak się mówiło, no nie? Oddychaj, weź głęboki oddech, za chwilę będzie dobrze. I właśnie skupianie się na własnym oddechu przed meczem, koncentracja na sobie, na tym, co za chwilę będzie, to jest bardzo ważne. W naszym świecie aktualnie jesteśmy tak przebodźcowani, że tyle bodźców do nas w jednej sekundzie dociera, że naprawdę jesteśmy w stanie nie potrafić skupić się na jednej rzeczy. A to jest właśnie ważne. Jestem fanem filmu, serialu Last Dance, czyli o Chicago Bulls i ich trener Phil Jackson cały czas mówi o tym, skup się na sobie, na własnym oddechu, jesteś teraz na meczu, nic innego nie jest dla ciebie ważne. Słyszeliśmy też taką krótką opowieść o... I to było chyba właśnie związane z matką Teresą z Fatimy. Dobrze mówię? Z matką... No dobrze, niech będzie. Fatima jest tutaj, a matka Teresa będzie tam. Był z nią robiony wywiad.
Był z nią robiony wywiad i było takie pytanie, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu? Ten wywiad. No właśnie, ten wywiad. A dlaczego tak, ten wywiad? Robisz takie wielkie rzeczy dla całego świata, ale ten wywiad jest tu i teraz, a ja się skupiam na tym, co robię teraz najbardziej. Tak, to jest piękne, właśnie kojarzę tą odpowiedź, która też notabene była dla mnie zaskoczeniem, bo wydawałoby się właśnie, że Matka Teresa opowie o swoich osiągnięciach, o swoich działaniach, a tutaj tak, wywiad, prawda? Zejdę trochę teraz, odejdę trochę od tego, o czym rozmawialiśmy i zadam ci takie pytanie, ponieważ no, zawodników zapewne masz różnych i są to, znaczy różne w takim kontekście, że wywodzą się oni też z różnych domów, z różnego środowiska, z różnych, nie chcę mówić klas społecznych, no bo to już może by było za duże takie rozróżnienie, ale zastanawiam się, jak to jest, dokładnie, w kontekście też treningu mentalnego, ty jakby jesteś z tym na co dzień, więc pewnie masz większe doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że większość naszych przekonań, naszych nawyków, no jednak wychodzi z domu, prawda? Z domu, od naszych rodziców, powielamy pewne zachowania, powielamy wypowiedzi. I jak to jest w kontekście treningu, że może być oczywiście w klubie, chociaż nie w każdym młodym klubie pewnie, u młodych piłkarzy nie w każdym jest trener mentalny, ale załóżmy nawet, że jest, prawda? Że jest, że robi swoją pracę, wykonuje swoją pracę z tym zawodnikiem nawet, potem on wraca do domu, gdzie, no umówmy się, powiedzmy już mówiąc tak kolokwialnie, środowisko nie jest zbyt sprzyjające. Nie wiem, jest na przykład ojciec pijak, czy nie wiem, jest tak zwany zimny chów, rodzice są zapracowani, w ogóle nie interesują się nim. Czy na przykład, albo słyszę takie komunikaty, po co ty w ogóle grasz w tą piłkę i tak nie będziesz drugim Lewandowskim? Bo niestety, ale no, czasami tak jest, dosyć często w ten sposób wychowujemy dzieci, co jest oczywiście błędem. I czy taki zawodnik jest skazany na porażkę, czy też może to być dla niego na przykład motywacją dodatkową? Ogólnie muszę powiedzieć już, jak poruszamy ten temat, że trening mentalny to nie jest tylko i wyłącznie trening z zawodnikiem, z dzieckiem. Trening mentalny powinien być, oprócz tego, że zawodnik, to jest bardzo ważne, bo to on jest na boisku, dodatkowo trener, bo my jako trenerzy mentalni możemy zrobić swoją robotę, a trener nieświadomie może tak jakby blokować to, co my robimy. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem ze sobą zsynchronizowali nasze działania, nasze przekazy, więc oprócz tego, że jeszcze trener, to jeszcze rodzic, który w domu też ma być wsparciem, który potrafi docenić. Mamy doceniać przede wszystkim, nie wiem, czy to każdy wie, ale podam przykład. Zawodnik ma 9 prób nieudanych, napastnik, 9 razy nie strzela do bramki, pomimo, że znalazł się w sytuacji, ale 10 próbę zamienia na bramkę. Drużyna wygrywa 1-0. I jeżeli nieświadomy trener będzie go krytykował za każdą tą nieudaną po kolei, do 10 by na pewno nie doszło sytuacji, bo on by oddawał piłkę, żeby nie być krytykowanym. A jeżeli wspieramy go, super próba, super sytuacja, fajnie, że się tam znalazłeś i tak dalej, to on będzie próbował więcej. To tak jak kogoś pochwalimy za to, że chciał małe dziecko, super, że sprzątasz, pomimo wiadomo, że to nie jest jakoś rewelacyjnie posprzątane, super, to dziecko będzie chciało jeszcze więcej tego robić. Więc doceniajmy za próby, a nie za wyniki. Za starania, dokładnie. Bo nie wszyscy mogą te wyniki takie, jakie my chcemy osiągnąć, mogą to zrobić. Więc doceniajmy za próby, a wyniki na pewno przyjdą. I jeszcze a propos tego zawodnika, pomimo, że zawodnik może nie mieć wspierającego otoczenia, środowiska, jeżeli my mu to damy, my mu wskażemy drogę, że to ty jesteś najważniejszy, to ty decydujesz o swoich rezultatach, o swoim życiu. Opinia obcych ludzi nie jest dla ciebie ważna, nawet nie obcych, nawet bliskich ludzi, którzy nie są dla ciebie wsparciem, ta opinia nie jest ważna, to ten człowiek będzie się skupiał na sobie i na tym, co chce w życiu osiągnąć. I takich zawodników sobie życzymy, aby ich było jak najwięcej. I to jest też fajne właśnie w pracy z młodymi ludźmi, że rzeczywiście jakby my jeszcze jako trenerzy mentalni ich kształtujemy, tak?
pokazujemy im, że może być też jakby inny sposób myślenia, tak? Że inna droga. Oczywiście ja tutaj nie krytykuję, broń Boże, rodziców, bo rodziców, z którymi akurat też współpracuję, też są to świadomi bardzo rodzice, ale fajnie, że poruszyłeś bardzo fajnie, że poruszyłeś właśnie też ten temat. A powiedz mi, czy są jakieś elementy na przykład treningu mentalnego, które są dla ciebie najważniejsze w kontekście piłki nożnej? Czy... Ogólnie mogę powiedzieć właśnie o reprezentacji, jak wprowadziłem trening do reprezentacji, zaczęliśmy wprowadzać i muszę tu podziękować head coachowi Dariuszowi Gęsiorowi za to, że się zgodził na to. Mało jest otwartych trenerów, jeszcze na tym najwyższym poziomie, najwyższy level, bo to jest reprezentacja Polski, żeby trener, nie wiem, jego asystent wprowadzał mu trening mentalny, on mi zaufał i wyszedł na tym bardzo dobrze. Ja wiem, że jeżeli coś zaczynam robić, to zaczynam to robić z przekonaniem, bo wiem, jakie może to dać szybkie efekty i w tym momencie dało szybkie efekty. Ale wracając do tematu, robiliśmy w dwójkę rozmowy indywidualne z zawodnikami. Pytając zawodnika o to, co chce osiągnąć jako piłkarz, jako człowiek, zawodnicy nie mają ściśle określonych celów. Jaki masz, na przykład zadałem pytanie, jaki masz plan na to zgrupowanie? Co byś chciał tutaj osiągnąć? No to słyszymy na przykład, chciałbym się dobrze pokazać, tylko że jak wiemy, określając cel, musimy powiedzieć konkretnie, co bym chciał zrobić na tym zgrupowaniu. Chciałbym na przykład zagrać spotkania w eliminacjach, chciałbym strzelić 3 bramki, chciałbym 4 razy asystować. To już są rzeczy, do których my już mentalnie dążymy, bo ja sobie założyłem, że coś zrobię, no to muszę to zrobić. Jeżeli, takie jeszcze porównując, jeżeli jestem głodny i chciałbym coś zjeść, a nie wiem konkretnie co, no to będę się krzątał, czy po sklepie, czy po kuchni i dalej będę nienajedzony, bo zjem coś, czego bym nie chciał. Zaglądanie do lodówki. Zaglądanie, co by tu jeszcze? A to ma być konkret, jeżeli przyjeżdżam na zgrupowanie, trenerze, założyłem sobie, że 3 razy asystuję, będę miał 10 pojedynków, 1 na 1 i przynajmniej 7 z nich zakończę moim zwycięstwem. Wszystko opiera się o to, żeby mieć swój cel w życiu. To nie jest tylko do piłkarzy, jak sami z siebie zapytamy, jaki mam cel na ten miesiąc, na ten rok, teraz jest odpowiedni moment na stawianie sobie takich wyzwań noworocznych, więc określenie celu to jest numer 1, zauważyłem, bo to nas kieruje, stajemy na drodze, która kieruje nas do tego celu i wtedy sobie zakładamy, co muszę zrobić, żeby ten cel osiągnąć. I to jest nasza praca właśnie, żeby pomóc naszym podopiecznym ten cel osiągnąć. Kolejna rzecz, moim zdaniem to jest właśnie ta nieświadomość, bo po części o tym już powiedziałem. Nasi zawodnicy nie są świadomi, po co grają w piłkę, jak zadamy im to pytanie, oni nie wiedzą. Świadomość we wszystkim jest bardzo ważna. Jeżeli jestem świadomy, że coś robię źle, to dopiero mogę to poprawić. Więc to jest, myślę, że te dwa elementy, brak świadomości, brak stawiania sobie celów, powoduje, że my potem tych celów nie osiągamy, więc ponosimy porażki. Brak planu jest już porażką w samym sobie. Tak, dodam tylko, bo na pewno oglądają nas też i twoi zawodnicy i będą oglądać pewnie potem też odsłuchy. Rozumiem, że jeżeli przyjeżdżają na zgrupowanie i nie mają takiego celu jeszcze albo określonego szczegółowo, to oczywiście mogą się zwrócić do trenera mentalnego w twojej osobie i ty też będziesz na pewno służył im pomocą, żeby właśnie ten cel tutaj sobie uściślić. Oczywiście. Żeby się nie bali. Oczywiście to były pierwsze nasze rozmowy, więc szybko pokazywaliśmy, na czym to wszystko polega, że jeżeli przyjeżdżasz, musisz wiedzieć po co. I od razu tak jakby dawaliśmy pytania pomocnicze, że co byś chciał, jakie po tym zgrupowaniu, jak wrócisz do domu, co możesz opowiedzieć swoim znajomym, trenerowi, rodzicom, możesz powiedzieć, strzeliłem 2 bramki, 3 razy asystowałem, zdobyłem najważniejszą bramkę w meczu. I to masz wiedzieć przed, ale potem masz się pochwalić tym, że to zrobiłeś. To jest bardzo ważne. I jeszcze jeden element wdzięczności, czyli jakie sukcesy w życiu już osiągnąłem i zawsze, jeżeli mówimy o swoich sukcesach, to podnosimy się wewnętrznie. To jest nasze tak jakby wspieranie naszej pewności siebie. Na tym budujemy całą resztę. Jeżeli ileś razy w życiu mi coś wyszło, to dlaczego teraz miałoby mi nie wyjść? Dokładnie. Ja dlatego też zawsze podkreślam, żeby świętować swoje sukcesy, mniejsze bądź większe, bo to jest właśnie ważne tak naprawdę dla naszej psychiki.
Czy ty też im jakoś doradzasz, jak mogą świętować, albo czy właśnie macie, tutaj uchylę rąbka tajemnicy, bo ja wiem, że jeśli chodzi tutaj o to środowisko piłkarskie, wy za dużo nie chcecie mówić, co tam się na tych zgrupowaniach dzieje, ale czy macie właśnie jako drużyna, jako reprezentacja, czy macie jakiś sposób swój, w jaki świętujecie sukcesy? Ogólnie właśnie na tych rozmowach indywidualnych pytaliśmy, w jaki sposób dany zawodnik nagradza się po nie wiem, czy strzelonej bramce, są cieszynki, prawda? Te cieszynki to też jest forma takiego samozadowolenia po dobrze wykonanym zadaniu. A co to są te cieszynki? Bo nie wiem. Aha, no to już ci nie wiem, także no rozwiń, nie znam tego pojęcia. To jest forma właśnie nagradzania się albo pokazywania światu, w jaki sposób cieszę się z tej strzelonej bramki. Niektórzy robią nawet przewrót w przód, niektórzy robią salto, niektórzy mają jakiś gest, dajmy na to taki, pokazujący czy na kolanach niektórzy, przejeżdża. Niektórzy pokazują serduszka, każdy ma swoją formę. I to jest bardzo ważne, żeby każdy już przed meczem miał to przygotowane. Niektórzy robią na przykład formę taką zespołową, że podbiegają. Była taka drużyna Odra Wodzisław i tu teraz, że tak powiem, nawiązuję do Ariela Jakubowskiego, bardzo swojego przyjaciela, ta drużyna miała formę cieszynek takich zespołowych, czyli strzelali bramkę, to wszyscy uczestniczyli, na przykład naśladowali pociąg, naśladowali jakiś pochód i różne takie rzeczy, które pokazywały, jakim oni są teamem, jak fani ze sobą współpracują, taka synergia się wydzielała. Ten performing, który jest tą prawie, że ostatnią fazą budowania zespołu, to u nich to było i byli mistrzami jesieni, czyli zajęli pierwsze miejsce w lidze dzięki temu, że taki fajny team tworzyli, tak fajnie się cieszyli po zwycięstwach, po strzelonych bramkach. Tyle mogę powiedzieć. No dobrze, czyli dalej tajemnica jest tutaj utrzymana. Nie, no oczywiście szanuję. Słuchaj, na koniec mam takie pytanie, w zasadzie takie stwierdzenie, bo tak jak już wcześniej też wspominaliśmy, że coraz więcej znanych piłkarzy, znanych nazwisk mówi o tej wartości treningu mentalnego. Nasz mentor, że tak powiem, Jakub Bączek, tak, jest trenerem mentalnym obecnie Roberta Lewandowskiego. Michael Phelps, tak, czyli wielokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w pływaniu, również w swojej biografii opisuje wartość, jaką niosło przygotowanie mentalne do jego wszystkich zawodów. Iga Świątek, tenisistka, też otwarcie mówi, że współpracuje z psychologiem sportowym. I to jakby pokazuje, że rzeczywiście coraz więcej tych takich topowych nazwisk, jeśli chodzi o sport, zdaje sobie sprawę właśnie z wartości treningu mentalnego. Czy twoim zdaniem to wpłynie na to, że ten trening mentalny będzie coraz bardziej rozpowszechniony, że coraz więcej osób, młodych zawodników będzie korzystać z treningu mentalnego i też w jaki sposób to przełoży się na ich wyniki? Czy będziemy mieli coraz więcej, coraz lepszych sportowców, coraz większe jakby osiągi? No ja ogólnie mogę powiedzieć tak, że kto pierwszy, ten lepszy, bo osoby, które już teraz zaczną trening mentalny, tak jak mówiłaś, gdy skrupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci i tak dalej. Czym szybciej my to zrobimy w tym momencie, ja podejmuję się decyzji, że dzisiaj robię trening mentalny, to już będę od tych, którzy będą za chwilę po mnie, będę już lepszy o te ileś dni, czyli już będę miał przepracowane ileś tam tematów, więc na boisku to też będzie wychodziło. Więc ważne jest, żeby zacząć jak najwcześniej, bo rezultaty bardzo szybko przychodzą. Efekty przychodzą naprawdę, naprawdę, naprawdę szybko. Wystarczy przyjść. Tylko jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz, żeby ten trener mentalny, który nam będzie pomagał, on był dla nas, a nie dla naszych rodziców tylko i wyłącznie. My musimy chcieć skorzystać z jego usług, bo jeżeli wiemy, że na przykład tutaj może mi pomóc, a tutaj nie do końca mi coś wychodzi, to on nam w tym pomoże. A jeżeli bronimy się przed tym, żeby pójść do trenera mentalnego, bo nie chcemy, no to może być ciężko, żeby on nam w czymś pomógł. Chodzi o to, żeby być otwartym na to, że on na pewno nam pomoże. I to będzie. Te rezultaty bardzo szybko się pojawią. Rezultat to nie jest to, że od razu będziemy wygrywać mecze. Rezultat to jest to, że ja poprawię na przykład jakiś element techniczny, poprawię swoje zachowanie, poprawię swoje relacje w drużynie, będę wiedział jak rozmawiać, będę spokojniejszy, nie będę się denerwował, będę umiał na przykład, pokażę swoje cechy lidera, bo czasami jesteśmy takimi liderami, ale jesteśmy
skromni, bo nam kiedyś powiedzieli, tak są te przekonania, bądź skromny, nie wychodź z tłumu, siedź spokojnie, przyjdzie czas i tak dalej. Dziewczynki muszą być grzeczne. Tak jest, nie odzywaj się, bądź pokorny. A to właśnie my mamy mieć swoje zdanie, my rozmawiając musimy oczywiście wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać, ale trzeba mówić o naszych potrzebach. Jeżeli my nie będziemy mówić o potrzebach, to nikt ich nie spełni. Więc ten trening mentalny jest bardzo ważny. Ja tak bardzo zaznaczam, żeby już zacząć korzystać z tego treningu, bo na pewno nam pomoże. On nam pomoże nawet w samej świadomości tego, że to od nas zależy to, co w życiu osiągniemy. To nie jest nic nadzwyczajnego. My jesteśmy sprawcą tego, co się w naszym życiu wydarzy, więc jest ważny trening. On teraz dopiero zaczyna w naszych realiach się pojawiać, tak jak mówiłem, mental jest ważny, telewizja już to podkreśla, ale za chwilę to będzie już taka teraźniejszość. To już będzie jak bułki w sklepie, więc będzie dostępność duża. Jeżeli znam jakiegoś trenera mentalnego, warto by było zadzwonić, umówić się nawet na jakąś bezpłatną diagnozę, rozmowę zwykłą, to nie musi być nic wiążącego, to na pewno pokaże, uświadomi, jak daleko możemy dojść dzięki temu, że otworzymy się na nasz rozwój. Tak, ja pamiętam, jak zawsze oglądało się filmy amerykańskie i tam często było, idę do swojego psychoterapeuty, prawda? Dokładnie. Tam każdy ma swojego psychologa bądź psychoterapeutę. U nas, dla mnie to jakby w Polsce to było w ogóle takie coś niesamowitego, że jak psycholog, ale po co? Przecież nie mamy problemów, tak? A oni właśnie chodzą po to, żeby tych problemów nie mieć. W tej chwili mam wrażenie, że jak rozmawiam często z moimi znajomymi, to tu ktoś chodzi na terapię, tutaj tak samo, tu jakaś psychoterapia małżeńska, że rzeczywiście jakby widzę, że coraz więcej osób rzeczywiście zdaje sobie sprawę i korzysta, więc to jest cudowne, ale co tutaj jeszcze muszę dodać też do twojej wypowiedzi i też żeby to wybrzmiało i żeby osoby, które są zainteresowane rzeczywiście tym treningiem mentalnym, żeby też zdawały sobie z tego sprawę, że też my nie jesteśmy cudotwórcami. Że tutaj ważne jest to, co ty powiedziałeś, to jest zdanie sobie sprawy z tego, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Trener oczywiście nas może wspierać, może nas kierunkować i tak dalej, ale jeżeli my też jako klienci czy podopieczni nie wykonamy swojej pracy, nie wsadzimy serducha, nie wsadzimy zaangażowania, no to choćby trener tutaj nie wiem, co zrobił, na głowie, to też to będzie szło wolniej, prawda? Zgadza się. Tu jest, chciałbym dodać jedną tą ważną zasadę, o której my jako trenerzy mentalni zawsze mówimy na pierwszej sesji, że nasz wynik to jest 100% mojego zaangażowania, ale 100% też twojej szczerości, twojego wkładu, czyli ogólnie to jest 50 mojego, 50 twojego, czyli daję razem 100%. Ja mogę stanąć na głowie i się nic z tego nie stanie, bo ty nic nie wykorzystasz. Ty pójdziesz i będziesz robił swoje. Jest takie fajne stwierdzenie, można doprowadzić konie do wodopoju, ale się za nie nie napije. Więc mogę zrobić wszystko, ale twoja praca jest też ważna. Dokładnie. Rafał, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tutaj temat, znaczy pewnie moglibyśmy jeszcze ciągnąć dosyć długo. Wiem, że masz też niespodziankę dla naszych słuchaczy, więc może poproszę cię, żebyś najpierw ty powiedział, a później ja też zrobię już taką krótką zapowiedź kolejnego live'a i też uchylę rąbka tajemnicy, kto będzie moim kolejnym gościem, ale w tej chwili oddaję głos tobie i proszę opowiedz, co przygotowałeś dla naszych tutaj widzów i słuchaczy. Ogólnie przed chwilą o tym mówiłem, jeżeli są jakieś osoby, które by chciały skorzystać z darmowej, totalnie z darmowej rozmowy telefonicznej, to oczywiście zapraszam pierwsze 10 osób, które do mnie napiszą, czy to na mojego fanpage'a, czy na mój profil prywatny, czyli Rafał Pajnowski, wiadomość prywatną, witam, chciałbym skorzystać z darmowej rozmowy. Wystarczy to napisać, ja się z daną osobą skontaktuję, już tam dojdziemy do porozumienia, w jaki sposób, czy tak jak tutaj sobie usiądziemy, porozmawiamy face to face, czy tylko to będzie rozmowa telefoniczna. Ta osoba ma się czuć przede wszystkim komfortowo, to jest dla niej, żeby zobaczyła, czym jest trening mentalny. Jeżeli będzie chciała dalej coś w tym temacie robić, to oczywiście pokieruję ją i będziemy mogli sobie współpracować dalej, będziemy mogli rozwijać te wszystkie rzeczy, które by chciała dana osoba zrobić. Czyli reasumując, 10 pierwszych osób, które napisze do mnie, na mój profil prywatny, czyli Rafał Pajnowski lub na fanpage sportowy trener mentalny, dostaję tą niespodziankę w formie
darmowej rozmowy ze mną. Dokładnie, właśnie chciałam dodać też, że fanpage jest sportowy trener mentalny. Spróbujemy zaraz też go wrzucić, może tutaj podlinkować. Panie. Ja jeszcze w sumie zanim przejdę do zapowiedzi może kolejnego live'a, zapytam się, bo być może ktoś tutaj z naszych widzów ma jakieś pytania. Jeżeli są jakieś pytania, napiszcie proszę w komentarzu. Mamy tu jeszcze Rafała, więc możemy go jeszcze tutaj dopytać o coś. Więc jeżeli macie jakieś pytania, bądź do mnie, no to również jestem. Poczekajmy chwilkę, być może coś w komentarzu się pojawi. Tu jeszcze mogę nawiązać do w ogóle, dlaczego ludzie zaczynają trening mentalny. Ja na przykład od razu mówię, że jakbym wiedział to co teraz wiem i wiedziałbym to 20 lat temu, to moja kariera wyglądałaby zupełnie inaczej. Jakbym wtedy wiedział, że mnie nie interesuje to, co powie kibic, to, co powie jakaś negatywna osoba, która nie jest dla mnie wsparciem, a ja się wtedy takimi rzeczami przejmowałem. Przejmowałem się wieloma rzeczami, które nie miały wpływu znaczy miały wpływ wtedy, a nie powinny mieć wpływu na moją grę, na moją karierę, więc chciałbym te cechy, które teraz posiadam, dzięki treningowi mentalnemu oczywiście, mieć te 20 lat temu. Moja ścieżka kariery zupełnie by inaczej wyglądała, aczkolwiek nie żałuję, poznałem to później i teraz mogę być wsparciem dla osób, które są właśnie w tym trudnym dla nich momencie i potrzebują jakiejś osoby, która może wskazać, co trzeba robić, bo to jest bardzo ważne. Mamy jedno pytanie od Basi. Co zrobić, jak wiemy, co trzeba zrobić, ale nadal nie wstajemy z kanapy i tego nie robimy? Czyli tak zwana prokrastynacja. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest pytanie do mnie, czy do ciebie, Rafał, ale to możesz. Czy do mnie, czy do ciebie, to teraz pytanie, ale dlaczego nie chcesz wstać z tej kanapy? Co cię blokuje? No właśnie. To jest przyczyną tego, bo to nie ma takiego prostego rozwiązania. Chodź, wstań i zrób. Oczywiście mogę stanąć przy tobie i będę taką osobą jak na siłowni, że jeszcze dwie pompki, jeszcze troszkę, ty to zrobisz. Tylko fajnie by było, żebyś się dowiedziała, dlaczego nie chcesz wstać z fotela, co cię blokuje. Mhm. A z drugiej strony, co ci to da, jeżeli wstaniesz z tego fotela, jakie będziesz miała dzięki temu osiągnięcia? No właśnie, bo ja jeszcze tylko chciałam dodać do twojej wypowiedzi, że czasami jest też tak, że blokuje nas obawa przed tym, że osiągniemy sukces. Bo to jest też ważne, żeby też wybrzmiało, myślę, bo często blokuje nas to, że poniesiemy porażkę i wtedy pojawia się to słynne, co ludzie powiedzą, ale czasem jest też tak, że my tak naprawdę gdzieś podświadomie boimy się, że nam się uda. Jak nam się uda, to bierzemy sobie, wyznaczamy kolejny cel i jedziemy dalej. I co z celu na cel jesteśmy coraz mocniejsi. Muszę wrzucić też takie stwierdzenie, że mówiłaś o porównywaniu się. Fajnie jest się porównywać, ale tylko i wyłącznie ze sobą do dnia wczorajszego. Czyli jeżeli ja dzisiaj coś zrobiłem fajnego, co mnie rozwinęło, przeczytałem książkę, zastosowałem jakąś radę trenera Rafała, trenerki mentalnej Fatimy, i to zaczyna działać, to znaczy, że już jestem co najmniej o 1% lepszy od siebie z dnia wczorajszego. I jak codziennie będę to robił, to po 3 miesiącach mogę być o 100% od siebie lepszą osobą. A uwierzcie mi, że 1% dziennie to nie jest dużo. Naprawdę, to jest takie minimum, które każdy z nas może zrobić. Ja też myślę, że porównywanie się, można się też porównać z kimś, tylko w zależności właśnie jaki to ma wydźwięk. Bo czasem porównywanie się z kimś też jest dla nas motywacją. Pozytywną. Ja podam pozytywną taką motywacją, oczywiście. Podam już na koniec tak szybko przykład, że tak powiem, z dnia wczorajszego. Siedzę właśnie nad pewnym szkoleniem online i taka podekscytowana, bo naprawdę 2 dni teraz ostatnie poświęciłam na spisywanie tego wszystkiego i jestem z siebie cholernie dumna, bo wykonałam naprawdę kawał dobrej pracy. I wczoraj właśnie przeglądając Instagram, wpadło mi w oczy reklama właśnie takiego szkolenia identycznego, znaczy w sensie identycznego tematu i tak dalej, organizowanego przez kogoś innego. Mhm. I moja pierwsza myśl tak, o Jezu, nie. No i właśnie było takie, wiesz, takie kurde, takie tąpnięcie, że ja pierdzielę, już mnie ktoś uprzedził. Ale po chwili siedzę i mówię, ale Fatima, przecież ty masz inną energię. Tu jest w ogóle ktoś inny, w innym wieku, inaczej może to poprowadzić, ty możesz to zrobić po swojemu, ty tutaj wplatasz elementy treningu mentalnego i w zasadzie twoje szkolenie będzie zupełnie inne, więc nie poddajesz się, ciśniesz dalej i robisz swoje, tak?
Więc jakby, no ale to też jest właśnie to, co też powiedziałeś, tak, że to tej wiedzy, tych umiejętności tak naprawdę nabywamy z czasem. Kiedyś, jakbym to zobaczyła, to pewnie bym powiedziała, nie, dobra, to już nie robię, już bym usunęła plik z komputera, bo bym powiedziała, nie ma po co, bo już ktoś mnie uprzedził. A w tej chwili jakby uważam, że jakby jest tak duże pole dla konkurencji, chociaż to już jest temat pewnie na osobny live, ale jakby, że każdy z nas znajdzie sobie swoje jakieś poletko, w którym będzie dobry i zawsze znajdzie na to klientów. Jeszcze mogę tak dla widzów, którzy będą słuchać, odsłuchiwać, czy słuchają teraz, że na porażkę trzeba patrzeć w ten sposób, że to jest podstawa nasza, to jest fundament do budowania sukcesu, bo dzięki na porażkę nie patrzymy jak na coś złego, patrzymy na to jak że to jest dla nas lekcja i wyciągamy z tego wnioski. A lekcja będzie się tyle razy pojawiała, aż w końcu zrozumiemy, że to jest lekcja, bo widzimy, że na przykład cały czas popełniam błąd w tym i nie mogę w ogóle z tego wyjść. No to się będzie tyle razy pojawiało, aż w końcu a przecież to można zrobić inaczej. Przecież jakbym zrobił tak albo tak, to zupełnie będę miał inne rozwiązanie. Einstein o tym mówił, że ludzie spodziewają się innych efektów, robiąc cały czas to samo, więc to jest taka... Tak się nie da. No właśnie, samo nie przyjdzie, trzeba coś zmienić. No dobrze. Rafał, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Widzę, że kolejne pytania żadne się nie pojawiły, więc myślę, że tutaj możemy zakończyć. Ja, tak jak mówiłam wcześniej, uchylę rąbka tajemnicy i za chwilę wrzucimy też w komentarzu zapowiedź już kolejnego live'u. Wyjątkowo on się odbędzie w troszeczkę innej godzinie, to jest za tydzień, w piątek, czyli 14 stycznia. Będzie on wyjątkowo o godzinie 13, a moim gościem będzie Piotr Matulka, którego notabene też znasz, z którym porozmawiamy sobie również o treningu mentalnym dzieci. Temat naszego live'a to jest, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I oczywiście no, Piotr jako specjalista, jeśli chodzi o trening mentalny dzieci, ponieważ jest i wykładowcą, głównym tutaj mentorem na Akademii Trenerów Mentalnych Juniorów, i również prowadzi wielu sportowców w wieku tutaj szkolnym, więc sama też nie mogę się doczekać na to spotkanie i Was również zapraszam. Ja Rafał, też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie polecić ten live, który będzie, bo uważam Piotra Matulkę za taką jedną z większych postaci, jeżeli chodzi o trening mentalny w Polsce. Też od niego czerpię jego wiedzę, jego doświadczenie, jego warsztat. Sam nawet właśnie tak jak korzystam z jego z rozmowy z nim, więc fajnie, że akurat to jest ta osoba. Dużo na pewno wartościowej wiedzy dostaniecie na następnym live. Dziękuję za zaproszenie dzisiaj. Czuję się tutaj w takim towarzystwie z taką osobą, z trenerką mentalną. Fajnie nam ta rozmowa wyszła, dlatego jestem niezmiernie wdzięczny, że miałem możliwość z tobą porozmawiać i dać choć jakąś odrobinę wiedzy naszym słuchaczom. Dziękuję serdecznie. Dałeś olbrzymią wartość, co już widać nawet w komentarzach. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. I Rafał, ciebie również oczywiście zapraszam w piątek do odsłuchania naszego live'u kolejnego. Oczywiście to zrobię. Także dziękuję pięknie i do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.